5-5 we Vroom TV, czyli przegrani kontra zwycięzcy, pechowcy kontra szczęściarze. To bardzo subiektywne podsumowanie ostatnich kilku dni w sporcie motorowym, przygotowane przez redakcję Vroom TV. Bartosz Musiał, zapraszam na piątkę przegranych, pechowców, generalnie tych, którym czegoś zabrakło. Na miejscu piątym kierowcy startujący w Mistrzostwach Europy Formuły 3. Trzeci wyścig na torze Monza zakończył się czerwoną flagą, a to, co działo się wcześniej, to splot nieszczęśliwych wydarzeń. Charles Leclerc zderzył się z Jackiem Dennisem na Prima Variante. Tatiana Calderon dokonała obrót i wyjechał safety car. Podczas czwartego kółka doszło do kolizji Lance'a Strolla i Antoniego Giovinazziego. Ponownie pojawił się safety car. Na początku dziesiątej rundy Michał Barretta rolował na pierwszej szykanie. Maximilian Ginter zaliczył piruet. Gustavo Mendes, jadący na szóstym miejscu, znalazł się w drzwi, że daleko od toru, 2 minuty przed upływem limitu czasu, wywieszono czerwoną flagę. Uff, ale się działo. Czas na miejsce czwarte, tutaj kolejni pechowcy. Jan Heylen i dwóch marszali wymagało pomocy medycznej po wypadku za metą Chevrolet Sports Cars Classic 100-minutowego wyścigu USCC w Detroit. Heylen zatrzymał się tuż za pierwszym zakrętem, gdy do końca pozostawały 2 minuty. Podjechał pick-up, by ściągnąć jego Porsche z toru. Po fladze w szachownicę na mokrym torze James Davison stracił kontrolę nad Aston Martinem i uderzył w pick-upa. Miejsce trzecie, a tutaj nowa burmistrz Barcelony. Ada Colau, bo tak nazywa się wybrana w niedzielnych wyborach pani burmistrz, jest aktywistką wspierającą biednych i poszkodowanych przez prawo, a teraz chce sprawić, by biedni byli kibice Formuły 1 w Katalonii. Nie uznaje ona zawodów F1 jako priorytetu w budżecie miasta i nie będzie współfinansować wyścigu od następnego sezonu. Miejsce drugie, a tutaj pechowiec Maciej Drescher. Kwadrans przed końcem wyścigu 12-godzinnego Zandvoort, ekipa Duvo Racing widniała na drugiej pozycji w klasie Cup 1, ale szansę na podium pogrzebała konieczność naprawy lewego przedniego zawieszenia. Pit stop trwał ponad 13 minut, co sprawiło, że ekipa z Polakiem w składzie dojechała na czwartej pozycji. No i miejsce pierwsze największych porażek tego weekendu, a tutaj panujący jeszcze mistrz świata MotoGP Marc Marquez. W kwalifikacjach nie przeszedł do drugiej części, co dało mu 13 miejsce w zawodach. Fantastycznie wystartował i gonił uciekającego Jorge Lorenzo, ale na jednym z zakrętów stracił przyczepność i uścisk przedniego koła doprowadził do upadku i niedojechania do mety zawodów. Czy to koniec marzeń o obronie tytułu w tym roku? Magda Wilk, czas na wygranych. Miejsce piąte, Wojdyło i dziura. Po likwidacji rajdowego Pucharu Polski coraz więcej organizowanych jest rajdów okręgowych, co oczywiście nas bardzo cieszy. I tak właśnie razem z pierwszym rajdem Rzeszowiaka ruszyły rajdowe samochodowe Mistrzostwa Podkarpacia. Pierwsza runda padła łupem Maćka Wojdyło i Rafała Dziury, jadących Citroenem Saxo. A na trasach drugiej już rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Śląska w klasyfikacji generalnej królował Jakub Szewczyk oraz Maciej Wilk. Załoga Hondy Civic wygrała piąty rajd zamkowy, walcząc do ostatniego kilometra. Pozostałe stopnie podium również zostały zdominowane przez Civiki prowadzone przez Jakuba Lesiaka i Krzysztofa Borowieckiego. Przenieśmy się teraz poza granice naszego kraju. Zaczniemy od trzeciej rundy Mistrzostw Estonii, gdzie mogliśmy kibicować również polskiej załodze w składzie Radosław Raczkowski i Szymon Gospodarczyk. Tutaj też mamy co celebrować, albowiem chłopaki wywalczyli Subaru Imprezą trzecie miejsce w Neste Oil Harley Rally, uznając za szutrowych odcinkach jedynie wyższość lancerów. Miejsce drugie, Jorge Lorenzo. Powoli zaczyna to być chyba nudne, ale póki co w MotoGP nie ma mocnych na Lorenzo. Jego ponowny, zresztą już trzeci z rzędu triumf, tym razem miał miejsce na włoskim torze Mugello, gdzie Lorenzo objął prowadzenie od startu do mety. Miejsce pierwsze, zwycięzcy w pierwszej i drugiej rundy Rallycross Cup. Rallycross powrócił do Słomczyna, gdzie w miniony weekend odbyła się pierwsza i druga runda Rallycross Cup. Zwycięzcami w Supercars i Seicento Cup zostali zarówno w sobotę, jak i niedzielę odpowiednio Łukasz Sol i Rafał Berdyś. Natomiast w Super Nationals pierwszego dnia triumfował Konrad Kacprzak, zaś drugiego Alan Wiśniewski.